Gościem poranka wnet jest Paweł Kukiz, ruch Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z Demokracją Bezpośrednią to chyba musimy się pożegnać. Dlaczego? No bo politycy nie mają ochoty na to, żeby wprowadzić demokrację bezpośrednią. Jednomandatowe okręgi wyborcze lubią układać listy tak, żebyśmy wiedzieli, żeby nam ułatwić zadanie, żebyśmy wiedzieli, na kogo głosujemy, czy na PiS, czy na Platformę, a może na Sojusz Lewicy Demokratycznej. No politycy właściwie w każdym państwie niechętnie się wyzbywają jakiejś swojej władczej pozycji, jakiejś swojej nadrzędnej nad społeczeństwami pozycji, ale chciałem zauważyć, że jakiś przełom następuje, bo prezes Kaczyński z Prawem i Sprawiedliwością zagłosował za ustawą obniżającą próg frekwencyjny w referendach lokalnych, merytorycznych i przy obniżaniu i obniżył też próg przy możliwości odwołania, ułatwił odwołanie burmistrzów, wójtów, prezydentów miast. Ustawa została przegłosowana również z pomocą posłów Konfederacji, natomiast odrzucił ją Senat, czyli ci, którzy na tych swoich, pójdę klasykiem, zdradzieckich mają wypisane czy ciągle niosą demokracja, więcej praw dla obywateli, sprzeciwili się w Senacie tej ustawie. Senat odrzucił ustawę w całości i ciekawa była argumentacja, to chyba pan Klich, senator, gdy zapytany o to, jakie były powody odrzucenia tej ustawy, odpowiedział, że ta ustawa jest sprzeczna z konstytucją, a potem dopytywany, w jakim momencie ona jest sprzeczna z konstytucją, odpowiedział, że znacząco ogranicza możliwości sprawcze burmistrzom, czyli dla Senatu suwerenem jest burmistrz, a nie naród, no na to wygląda. Ale dopóki ludzie nie nabiorą świadomości, dopóki jedynie 2 osoby na 10 będą wiedziały, bo takie robiliśmy badania, będą wiedziały, jaki jest próg frekwencyjny przy referendach lokalnych, dopóki ludzie nie będą świadomi swoich praw i możliwości współzarządzania państwem, no to politycy będą skutecznie tym ludem manipulować. Powiedzmy, że w tych referendach to, co jest ważne i co właściwie przesądza o tym, że te referenda są nieskuteczne, to jest 50%, 50-procentowa frekwencja. To zależy. Jeżeli mówimy o referendum ogólnokrajowym, to jest to 50%, ale tutaj to byłby bardzo długi... A w referendach lokalnych też było 50%. Nie. W referendach lokalnych próg frekwencyjny to jest 30% i on jest praktycznie nie do osiągnięcia. Mieliśmy ostatnio nawet takie referendum w Bielsku-Białej, gdzie zabrakło 1,5% do 30% przy referendum dotyczącym spalarni śmieci, dopłaty do in vitro i tak dalej. No i zabrakło 1,5% i referendum zostało zamiecione. W Szwajcarii na przykład, gdzie nie ma w ogóle progów frekwencyjnych przy referendach, czyli może przyjść jedna osoba do referendum i referendum będzie ważne, do takich referendów merytorycznych jak w Polsce, właśnie na przykład budowa drogi, spalarnia śmieci, przychodzi 10-20% ludzi maksymalnie, bo tyle na całym świecie tak jest, że w sumie tam 70% obywateli ma, przepraszam za takie dosyć mocne określenie, ale wywalone na to, co się dzieje generalnie. I tak naprawdę losami państwa, losami społeczności interesuje się 20, no powiedzmy między 10-20%. W porywach 30, ale to musi być naprawdę bardzo ważna sprawa. W ogóle w Polsce jest paradoks, jeżeli chodzi o te referenda, bo konstytucja z 1997 roku, w której widnieje zapis o referendach ogólnokrajowych, gdzie właśnie określony jest, jak pan redaktor powiedział, ten próg frekwencyjny na 50%, by referendum było ważne, ona została uchwalona 42% w drodze referendum, bo wtedy jeszcze tego zapisu o 50% nie było. Czyli w konstytucji jest zapis o 50%, ale została uchwalona przez 42% obywateli, bo tyle przyszło do urn referendalnych. Czyli w myśl dzisiejszych przepisów konstytucji ta konstytucja byłaby nieważna.
Tak to wygląda. Dwa ważne referenda w Polsce przez ten próg zostały odrzucone. Jedno to była obywatelski projekt konstytucji. Nie wiem, czy pan pamięta. A drugie to jest na temat... Solidarności. Druga na temat uwłaszczenia. Był to projekt lat 90. Pomysł uwłaszczenie z tym pomysłem. AWS zresztą szedł do wyborów. To zostało, nie wiem, czy 49% ludzi uczestniczyło wtedy w tym referendum. Ale w każdym razie... są progi zaporowe. No progi są zaporowe po to, by umożliwić władzy jakiegokolwiek koloru, jakiegokolwiek światopoglądu i tak dalej, taką no bezwzględną możliwość zarządzania obywatelami. Obywatele po prostu nie mają głosu, no nie mają, nie? I to jest właśnie przerażające. Ja siedząc w tym w hotelu sejmowym, właśnie codziennie słyszę jakieś protesty, te krzyki. Jest im myślę, że przecież nic z tego nigdy nie wyniknie. Ale czy krzyczą posłowie, no jedni, którzy... No krzyczą za, drudzy krzyczą przeciw, jedni krzyczą, co że się lepiej wstrzymać i tak dalej, i tak dalej. No i nic z tego nie wynika. Gdyby były niższe, to nie jest tak, że często media komunikują do na przykład referendum w Bielsku przyszło za mało ludzi, zabrakło 1,5%. Nie. Do referendum w Bielsku nie wyszło, bowiem jest za wysoki próg frekwencyjny przy referendach. Takie słowo może z innego słownika, ale przez to następuje proces alienacji władzy. Czyli władza, krótko mówiąc, nie reprezentuje ludzi, tylko samą siebie. No tak, no oczywiście. I z tym mamy do czynienia od 1945 roku. W tym zakresie ten ustrój się praktycznie nie zmienił. Tutaj tylko wprowadzono jedną rzecz. W Magdalence dogadano się, że co 4 lata będziemy robili wyścig szczurów, dawne PZPR i tak zwana opozycja, która przyjęła formy jakieś tam partyjne. I ci partycypanci okrągłego stołu od ile to jest, 40 prawie lat, tak? Czy ile ten okrągły stół nie już? Potrafię. No ja mi się tak. Też nie chcę na tego liczyć, bo to co to do liczenia. Natomiast organizuje się wyścig szczurów raz na 4 lata. Ten wyścig jest jeszcze obwarowany też praktycznie zaporowym dla ruchów obywatelskich 5% progiem wyborczym. I ten, kto otrzymuje władzę raz na 4 czy raz na 8 lat, pozyskuje te same instrumenty i sprawowania, jakie kiedyś miał PZPR, czyli zawłaszcza na ten czas, na te 4 lata czy na 8 lat państwo, władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, a obywatele mogą sobie wyjść tylko i pokrzyczeć. Niech pan zauważy, ile mniej pieniędzy byłoby straconych i wydanych, gdybyśmy mogli rozstrzygać różnego rodzaju spory nie na ulicy, a przy urnach referendalnych. No ale... A od 8 lat rządzi Zjednoczona Prawica, rządy dobrej zmiany. Paweł Kukiz uczestniczy w tym procesie rządzenia i co? Po pierwsze nie uczestniczę w procesie rządzenia, bo nie mam przedstawiciela w rządzie żadnego, więc uczestniczę, jeżeli już, to czasu do czasu w procesie ustawodawczym, a nie w procesie rządzenia. Natomiast to też nie jest, pan redaktor wypowiedział się nieprecyzyjnie, bo się rozkojarzył, krótko mówiąc, dlatego, że telefon do przyjaciela wykonałem, czyli do Łukasza Jankowskiego. Wprawdzie Łukasz jest na zwolnieniu lekarskim, ale mam nadzieję, że to nie zakłóci jego dochodzenia do zdrowia. Potrzebne są... Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry panie redaktorze, ale pan to chyba oszukuje, bo pan ma zbyt mocny głos jak na człowieka obłożnie chorego. Bo jak słyszę pana przewodniczącego, to od razu mi się robi lepiej. To na tyle... Pan mnie się też podoba, panie redaktorze. na tyle lepiej ci się zrobiło, żeby zadać te konkretne pytania, bo ty jesteś na bieżąco w tych wszystkich układankach... I złośliwe. I złośliwe no. W układankach politycznych. No to czas start, Łukaszu.
chociaż od te 4 dni jestem trochę dalej, rzeczywiście nie mam tych najnowszych informacji, dlatego jestem ciekawy odpowiedzi jeszcze bardziej niż zwykle. Panie przewodniczący, o referendach była rozmowa. Co się właściwie dzieje z ustawą o referendach? Wczoraj patrzyłem na to, czym się będzie zajmował Sejm i nie dojrzałem tam pańskiej ustawy o referendach. Co się z nią dzieje? I bardzo dobrze, panie redaktorze, bo potrzebujemy trochę czasu, żeby spróbować pozyskać posłów z innych opcji politycznych, aby zagłosowali za ustawą o referendach. Ja już prowadzę rozmowy z Lewicą. Ja nie bardzo mogę zrozumieć, rozmawiając z nimi twierdzę, mówię, że nie jestem w stanie zrozumieć, jak Lewica w dużej mierze, szczególnie Razem, wywodząca się z ruchów miejskich, od tych aktywistów i tak dalej, może negować obniżenie progów frekwencyjnych przy referendach lokalnych. No po prostu to jest dysonans niebywały. Poza tym nie wiemy, jak się rozwinie sytuacja w samej Zjednoczonej Prawicy, bo proszę zauważyć, że te referenda zostały zablokowane, jeszcze inaczej, podczas głosowania. Ustawa oczywiście przeszła, została dopiero przez Senat odrzucona i teraz będzie głosowanie nad tym wetem Senatu. Natomiast będzie albo nie będzie. Czekamy na nie już kolejne posiedzenie nie ma. Będzie. Ale powiedziałem, że będzie, to będzie, proszę pana. Łukasz jest bardzo niecierpliwy. No niecierpliwy, no to młody człowiek jest. Tak, no to powinien być cierpliwy. Nie, właśnie młodość jest taka niecierpliwa. My jesteśmy cierpliwi jako starcy, panie prezesie. No dobrze, to jako dojrzały polityk, jak długo Paweł Budzik proszę się nie wtrącać, jak ustawę. Starsi rozmawiają, panie redaktorze. To jest jedna podstawowa rzecz. Ale już dobrze, ale wracamy do tego. Dobra, no więc oczywiście, że musi do tego głosowania dojść i prawdopodobnie dojdzie, ale tak, po pierwsze, nie ma co się spieszyć, bo jeszcze mamy 4 miesiące do wyborów. Miesiąc spokojnie możemy jeszcze poczekać, czy nawet 2, nad głosowanie nad referendum, a przez ten czas trzeba przekonywać posłów opozycji do tego, by zagłosowali za tą ustawą, a również obserwować sytuację w samej Zjednoczonej Prawicy. Dlatego, że o ile PiS zagłosował jednogłośnie za tą ustawą, to sprzeciwili się posłowie Solidarnej Polski w koalicji z panią Pichowicz i jej stronnictwem i z panem Tuskiem. I być może zmieni się na tyle sytuacja na tej Zjednoczonej Prawicy, że część posłów Solidarnej Polski przekona się jednak do tego, by głosowali za tą ustawą. Ja, Łukasz, podpowiem. A jak pan przewodniczący w ogóle ocenia sytuację w obozie rządzącym? Co tam się dzieje, pana zdaniem? Wie pan, ja się przede wszystkim zajmuję tymi kwestiami ustrojowymi, postulatami, negocjuję te postulaty z panem prezesem Kaczyńskim. Nie chciałbym, żeby na Zjednoczonej Prawicy działo się tak, by władzę przejęła opozycja. Więc uważam, że nawet jeżeli dochodzi tam do różnego rodzaju nieporozumień, to one powinny być jak najszybciej wygaszone, bo liczy się interes wspólnoty. Natomiast nie może być sytuacji takiej, że wie pan, ja odnoszę czasami wrażenie, że pan Zbigniew Ziobro planuje samobójstwo rozszerzone. No, to jest absurdalne po prostu podejście. A planuje? No niech pan zapyta, no ja nie mam telefonu. Pan minister sprawiedliwości na pewno to może nie, ale w każdym razie myśli o tym, żeby Paweł Kukiz przypadkiem nie przystąpił do Zjednoczonej Prawicy, bo rozumiem, że Paweł Kukiz jest zagrożeniem z jakiegoś powodu dla suwerennej Polski. Jakim zagrożeniem? No takim, nie wiem, jakimś matematycznym, wewnętrzna kalkulacja. Odpowiedział pan na pytanie Łukasza na temat, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy, tak wymijając odpowiedź, a przecież pana, wiadomo, że się dzieje. Wiadomo, co mówi Zbigniew Ziobro, wiadomo, co mówi premier Mateusz Morawiecki o Zbigniewie Ziobro i jak nawzajem przerzuca się. Tam przecież jest jak w garnku z gorącą wodą. W termomiksie. W termomiksie. Ale panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. Uczestniczyłem w kongresie Solidarnej Polski w 2013 roku. Przemawiał, płomienne przemówienie wygłosił pan dzisiejszy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I wielokrotnie padały tam deklaracje,
konieczności obniżenia progów w referendach. Deklaracje konieczności zmiany ordynacji wyborczej na model mieszany. Jeśli pan Zbigniew Ziobro wróci do tych postulatów, no to ja jestem gotów nawet z jakiejś naszej puli, o ile oczywiście dojdzie do tego wspólnego startu, ustąpić parę miejsc dla członków Solidarnej Polski, bo ja poszedłem po postulaty, które demokratyzują państwo i które każdy z tych polityków niesie na ust, znaczy ma na ustach, ale nikt ich nie chce realizować. Pierwszym politykiem, który zaczął te postulaty powoli wprowadzać w życie, jest Jarosław Kaczyński. I to nie zmienia faktu. Ja mogę lubić pana prezesa, mogę nie lubić. Jedna rzecz podstawowa. Nie ma co do tego wątpliwości, że jest to pierwszy polityk, który jest politykiem słownym, który wywiązuje się absolutnie ze wszystkich zobowiązań, jakie podjął względem Kukiz 15. I tyle. No i chciałbym bardzo, jestem naprawdę, marzę o tym, żeby pan Zbigniew Ziobro, minister, przypomniał sobie swoje przemówienie z 2013 roku z Kongresu Solidarnej Polski. Referenda, mieszana ordynacja wyborcza, sędziowie pokoju. A on się zachowuje jak Donald Tusk, który też mówił, obniżymy VAT, zlikwidujemy Senat, wprowadzimy JOW-y. Wszystko zrobił odwrotnie. Podobnie tutaj. Prokurator generalny, również pamiętam wypowiedź pana ministra Ziobry, prokurator generalny z 2013 powinien być wybierany w wyborach powszechnych. A jaką mamy sytuację? Połączenie, już najbardziej chyba siermiężna sytuacja, jaka może być, połączenie funkcji prokuratora generalnego, mianowanego z funkcją ministra sprawiedliwości. Jak pan Zbigniew Ziobro wróci do postulatu z 2013 roku, to ja się gotów jestem do suwerennej Polski zapisać. A do Platformy Obywatelskiej Donald Tusk tak pięknie przemawia teraz, jeżdżąc po Polsce, dużo mówi o wolności. Zawsze pięknie przemawia. O sprawiedliwości, o równości, o podatkach 800+, wszystko mówi Donald Tusk. Dlaczego pana... 60 daje tysięcy teraz wolnej kwoty, a pan redaktor takie jakieś psy kpi po prostu. 60 tysięcy, wie pan, ile by panu kasy zostało? Nie wiem. Trybunał Konstytucyjny. Zmiana ustawy o tym, o Trybunale Konstytucyjnym. Co się dzieje w Sejmie? Jak pan zagłosuje? Panie redaktorze, powtarzam, dla mnie priorytetem są postulaty zmieniające ustrój, więc zagłosuję tak, by uprawdopodobnić wprowadzenie tych postulatów w życie. Czyli żeby... I to jest ta filozofia. Ja wiem, że te zmiany, które ja proponuję, one nie są tak wyraziste i nie są tak namacalne jak 500, 800, 60 czy inne cyfry. I nie będą one skutkowały od razu, ale są warunkiem sine qua non, żeby się ludzie w tym kraju nie pozabijali w naszej ojczyźnie. To jest jedna rzecz. I żebyśmy szli w kierunku rozwiniętego świadomościowo społeczeństwa obywatelskiego, a nie upartyjnionych klanów Tutsi i Hutu tłukących się przy nawet świątecznych stołach. Łukaszu? No to jeszcze jeden duży wątek nam został do omówienia, czyli pana przewodniczącego relacje z panem prezesem. Media informowały, że w tym tygodniu ma się w końcu wykuć to porozumienie. Wykuje się czy się nie wykuje? No się właściwie wykuło, tylko trzeba po prostu to podpisać. To musi mieć formę pisemną, muszę pokazać ludziom, proszę bardzo, to jest podpisane. Do tej pory prezes się ze wszystkiego wywiązywał, więc istnieją wszelkie przesłanki, by to, co jest podpisane w przypadku objęcia, czy jak gdyby no nie objęcia, tylko utrzymania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, było zrealizowane. No. I tyle. Kwestia... Natomiast ja mam jedno pytanie do pana redaktora. Jak to się ma, proszę pana, do kodeksu pracy, coś takiego, że pan na zwolnieniu jest, a pan teraz sobie pracuje na zwolnieniu. Ale to nie jest praca. Chciałem zauważyć, to jest przyjacielska rozmowa. Ja to robię z czystej przyjemności. Przyjacielska rozmowa. Ja tu przyjaźni żadnej nie czuję ze strony pana redaktora. Ale ja czuję. Panie... Panie... Dwa do jednego w referendum. Mogę się kłócić z politykami w czasie wolnym, jak kiedyś głosił sketch Monty Pythona. Panie przewodniczący, to jest kwestia, nie wiem, tuszu w drukarce, czy trzeba się to wszystko spisać, coście ustalili? W jakim momencie jesteśmy tych rozmów? Jesteśmy tuż przed sformalizowaniem tych rozmów w postaci materiału piśmienniczego z podpisem pana prezesa Kaczyńskiego i moim. A kiedy? A to może potrwać? Nie, ja myślę, że to jest kwestia dni.
A w piątek? Weekend? Bo miało to być w zeszły weekend na ulu programowym, no ale pan przewodniczący nie dojechał na ul programowy, nie wystąpił, nie było podpisania i wielka klapa. Nie, ja nie byłem od samego początku jakimś zwolennikiem wielkim wystąpienia w ulu. A to ciekawe, teraz mi się przypomniałem, mieszkałem w akademiku ul we Wrocławiu. Jakiś w 81 roku. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to były piękne czasy. To były przepiękne. Do takiego ula to ja bym wrócił w moment po prostu. Czasy Solidarności. I nie tylko. Czyli studenckiej Solidarności też. Ten tydzień czy następny tydzień podpisanie porozumienia? No prawdopodobnie ten albo początek następnego. No nigdzie się tam nie wybieram, więc to jest kwestia taka, że to jeszcze wymaga nie jakiejś takiej krótkiej rozmowy godzinnej czy dwugodzinnej, ale no dłuższej rozmowy po prostu, jeszcze doprecyzowanie różnych szczegółów. I chciałem od razu powiedzieć, praktycznie to jest jakby kluczową sprawą, natomiast ilość tych miejsc na liście to jest sprawa drugoplanowa. No bo jeżeli nie będzie tych postulatów, ja nie widzę absolutnie żadnego sensu mojego pobytu w tym Sejmie. Nie, Łukasz, to zakończmy. Do Sejmu. Zakończmy. Tylko ile osób wystartuje, bo wczoraj już się zgłosił Marek Jakubiak, że on będzie kandydatem. Pan statystykę i demografię skończył, panie redaktorze, czy sobie pan ma takie zainteresowanie? Ile, kiedy? To są proste pytania. Prosta odpowiedź. No ile? Nie wiem, powiedziałem panu przecież, że to nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia. Ale Marek Jakubiak już się zgłosił na listach Prawa i Sprawiedliwości. Już się zameldował nawet w którym okręgu, powiedział, że w Warszawie. Prawdę powiedział czy nieprawdę Marek Jakubiak? Nie mam pojęcia to, czy powiedział prawdę czy nie. Wie tylko to, czy wynika to z tego ustroju. Wie tylko prezes rządzącej partii, proszę pana. No, ani Jakubiak. Myślę, że ciąg dalszy tych dociekań nastąpi, kiedy przyjedziesz do studia. Dzisiaj troszkę świętujemy nasze 14 urodziny. Paweł Kukiz po raz pierwszy odwiedził Radio Wnet wtedy, kiedy byliśmy na Koszykowej, czy jeszcze w Hotelu Europejskim. Proszę ode mnie za dużo nie wymagać. Spojrzeć na mój PESEL i te 14. To było na Koszykowej. Wtedy właściwie mówiłeś o jednomandatowych okręgach wyborczych, no konieczności zmiany ustroju, ale nie do końca wierzyliśmy ci, że wystartujesz w wyborach prezydenckich, a okazało się po 3 latach, że wystartowałeś i zdobyłeś 20% głosów. Łukasz Jankowski też pojawił się w Radiu Wnet. Ale nie startował wtedy. Nie startował. Może kiedyś wystartuje w jakichś innych zawodach, ale pojawił się wtedy, kiedy byliśmy na Koszykowej. Patrzę na zegarek, jest godzina 8.39. Dzisiaj już teraz jeszcze poważniej, bo dzisiaj jest 75. rocznica zamordowania rotmistrza Pileckiego. No tak, widziałem wczoraj nawet w jednej z telewizji program poświęcony rotmistrzowi. Prezesa IPN-u i tak dalej. No to wybitna postać. No. Wybitna postać. Wybitna postać. Bardzo podziękuję za wizytę w studiu, chociaż może pan Paweł Kukiz w studiu...